Kwiaty, czekoladki czy wspólne wyjście na kawę to tylko kilka sposobów na świętowanie Dnia Matki. Jednak najlepszym prezentem, jaki możemy dać bliskiej osobie, jest troska o jej zdrowie. 26 maja w siedzibie starostwa odbyła się akcja profilaktyczna związana z wykrywaniem raka piersi pod hasłem „Badamy nie tylko mamy”. W całej Polsce równo o godzinie 12 symbolicznie wypuszczono balony z helem. 4, 3, 2, 1. Badamy nie tylko mamy! Podczas akcji edukowano i uczono technik samobadania piersi. Pracownicy NFZ w Szczecinie wykonywali pomiary analizatorem składu ciała. Samorząd powiatowy przygotował upominki dla uczestników. To jest bardzo ważne dla każdej kobiety, w ogóle dla ludzi, profilaktyka i badanie się. Czyli to nas może uchronić przed zbyt późnym wykryciem, nie daj Boże, choroby albo jakiegoś zagrożenia. Także chcemy pokazać, że warto to robić, że warto się badać i żeby mieć świadomość, co się dzieje z naszym ciałem. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Polickie Amazonki przy wsparciu Powiatu Polickiego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Honorowy patronat nad ogólnopolską inicjatywą objęła małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda.